Lata 60. To dekada, kiedy sztandar polskiego futbolu niosła piłka klubowa, nie reprezentacyjna. Górnik Zabrze dotarł przecież do finału Pucharu Zdobywców Pucharów, a Legia znalazła się w czwórce najlepszych klubów Europy. Niemniej nie można i nie trzeba patrzeć na reprezentację Polski przez różowe okulary, by nie dostrzec tam pozytywnych zmian. Może ciężko było wywnioskować, że już za chwilę świat nam będzie zazdrościł drużyny, ale jak najbardziej dało się wywnioskować, szczególnie po dodaniu wyników klubów w pucharach, że idzie nowe, że idzie lepsze, że idzie ciekawsze. Włochy, Polska. 6-1. 1965 rok, eliminacje Mistrzostw Świata. Zaczynamy od porażki, a raczej od rzymskiej łaźni, jak ten mecz ochrzciła polska prasa. Tak, nie ma lekko, jeśli na koniec eliminacji o Mundial musisz jechać do Włoch, zrobić wynik, by marzyć o awansie. Ale wciąż to tylko jeden mecz. Przecież w równie trudnej sytuacji były Orły Górskiego przed Wembley. Tam także nikt nie dawał Polakom żadnych szans. W sumie pewnego rodzaju sukcesem jest fakt, że w eliminacjach do angielskiego Mundialu z 66 roku liczyliśmy się do ostatniej swojej gry, choć po drodze przegraliśmy z praktycznie amatorską wówczas Finlandią. Mecz został przegrany bezapelacyjnie. Nie pomogła też szybka kontuzja Stanisława Oślizły, wówczas postaci dla nas absolutnie kluczowej, tak trzymającej defensywę, jak Lubański trzymał atak. Ale mecz zapisał się w historii w sumie też z innego powodu. Pokazywał bowiem ówczesne realia, a także zgubny wpływ wszelkiego rodzaju niekompetentnych doradców. Wpływ na kadrę, którą dowodził wówczas Ryszard Koncewicz, miał tak zwany aparat partyjny. Wymuszono wręcz na prezydium Polskiego Związku Piłki Nożnej, a potem na Koncewiczu, by zespół został ustawiony ofensywnie, stawiając wszystko na atak. Koncewicz wiedział, że to szaleństwo, ale zastosował się do poleceń. Wyszliśmy z odsłoniętą przyłbicą, tylko trzema obrońcami, a Włosi wypunktowali naszą straceńczą taktykę. Kto natomiast beknął za porażkę? Oczywiście ten, na którego naskoczyć najłatwiej, czyli trener. Koncewicz złożył rezygnację, którą przyjęto. Wtedy nagle pojawiła się propozycja ze strony Anglików, by rozegrać mecz na ich terenie. O tym spotkaniu opowiem Wam jednak osobno. Natomiast kluczowa jest jedna rzecz. Koncewicz w jaskini Lwa wyrwał remis, tylko potwierdzając, że gdyby pozwolono mu robić swoje, wynik we Włoszech mógł być diametralnie inny. Francja-Polska. 1-3. 1962 rok. Mecz towarzyski. Parc des Princes kojarzy nam się przede wszystkim z Andrzejem Woźniakiem, księciem Paryża, który zatrzymał Francję w eliminacjach do Euro 1996 roku. Ale ponad trzy dekady wcześniej zdobyliśmy Paryż po bramkach Pola, Brychczego i Lentnera. Mecz był szczególny dlatego, że u Francuzów w zasadzie pół kadry miało polskie korzenie. Casimir Koza to tak naprawdę Kazimierz Kozakiewicz. Theo Szkutpelski, syn polskich emigrantów, rządził w Monako ponad pół wieku przed Kamilem Glikiem, prowadząc klub z księstwa w pierwszy złoty okres tej drużyny. Bruno Rodzik dotarł do finału Pucharu Europy w 1959 roku. Wreszcie najlepszy z tego grona, kapitan Francuzów legendarny Raymond Kopa-Kopaszewski. Brązowy medalista Mistrzostw Świata, trzykrotny triumfator Pucharu Europy z Realem Madryt, zdobywca złotej piłki. Urodził się we Francji, w rodzinie polskich emigrantów, ale mówił biegle po polsku, podkreślał zresztą swoje korzenie. Jego kariera nadaje się na film. Wychował się w biedzie, jako 14-latek musiał iść do pracy w kopalni. W wieku 16 lat przeżył poważny wypadek, w którym utracił część kciuka i palca wskazującego. Tylko amatorsko w tym czasie kopał piłkę. 5 lat później był gwiazdą królewskich wraz z wielkim Alfredo Di Stefano. Futbol lubi czasem posłać windę w dół, zanim pojedzie w górę. Kopaszewski zawsze podkreślał wkład Polaków w rozwój francuskiej piłki, chociaż liczne talenty grające we Francji. Bo poza wcześniej wymienionymi byli jeszcze i Cisowski, Wiśniewski, Biegański, i Rumiński i Głowacki. Kopaszewski wspominał także wymowny mecz o brąz na Mundialu w 1958 roku. Z jednej strony dla Francji Joni Marian Wiśniewski, a po stronie Niemiec polsko brzmiące nazwiska Kiełbasa, Cieślarczyk, Szymaniak i Kwiatkowski. Czechosłowacja-Polska. 2-1, rok 1962, mecz towarzyski. Czechosłowacy byli wówczas aktualnymi wicemistrzami świata z Chile. Co więcej, trener Rudolf Wytlaczil, który doprowadził ich do tego triumfu, tuż po wojnie prowadził Radomiaka Radom. Ile klubów w Polsce może o sobie powiedzieć, że ich szkoleniowiec grało największe trofeum w futbolu? Sam fakt, że wtedy z tak mocną Czechosłowacją przegraliśmy tak nieznacznie, jest godny odnotowania, ale mecz przeszedł do historii polskiej piłki z zupełnie innej przyczyny. Po nim doszło do tak zwanej afery alkoholowej, w której główną rolę odegrał Ernest Pol. Jego słynne "Ernest pije, ale Ernest gro" miało uzasadnić wszystko. Póki gram w piłkę, dajcie mi spokój.
W lidze potrafiło wystarczyć, ale nie wystarczyło w kadrze u Ryszarda Koncewicza, ówczesnego selekcjonera. Również bardzo mocny charakter. Koncewicz miał wydać zakaz picia po meczu. Tymczasem Pol, Brychczy i Liberda zrobili po kilka piwek. Z tym, że Liberda i Brychczy przyłapani pokajali się, natomiast Pol odgryzał się, że jest dorosły, wie co robi, że piwo dobrze mu robi po wysiłku na boisku. Pol, według Andrzeja Gowarzewskiego, miał nawet powiedzieć, że dzieci i ryby głosu nie mają, co o tyle istotne, że ówczesnym kierownikiem ekipy, a późniejszym generałem i prezesem PZPN był Marian Ryba. Legendarny napastnik został ukarany 3-miesięczną dyskwalifikacją, ale w reprezentacji nie oglądano go 2 lata. Pomijano go nawet wtedy, gdy zostawał, uwaga, królem strzelców. Polska-Norwegia. 9-0. 1963 rok, mecz towarzyski. Nie było w tamtym czasie większej postaci w polskiej piłce niż Włodzimierz Lubański. Boisko boiskiem, ale wymowne jest to, że jako pierwszy stał się kimś w rodzaju ówczesnego sportowca celebryty. Wiem, jak dziś kojarzy się słowo celebryta, ale jak trzeba traktować fakt, że Lubański wystąpił w talk show Teleecho, gdzie, jak pisał Stefan Szczepłek, padały choćby pytania o zgodę rodziców na udział w balu mistrzów sportu wraz z partnerką. Oboje, i pan Włodek, i pani Grażyna, chodzili przecież wówczas tylko do szkoły średniej. Jacek Fedorowicz zaprosił też napastnika Górnika Zabrze do programu Małżeństwo Doskonałe wraz, uważajcie, z Zygfrydem Szołtysikiem. Ten duet znała i kochała cała Polska. Włodzimierz Lubański pozostaje najmłodszym reprezentantem Polski w historii. Miał zaledwie 16 lat i 188 dni, gdy debiutował w kadrze. Następny na liście jest Marek Saganowski, który debiutował, gdy miał 17 lat i 183 dni. Lubańskiemu w debiucie sprawdzano legitymację szkolną, naprawdę. A z Górnika już w debiucie strzelił swoją pierwszą bramkę, wypracował też karnego. Grał fenomenalnie. Widać było, że to narodziny gwiazdy. Choć trzeba oddać, że Norwegia była wtedy na zupełnie innym poziomie. Patrzyliśmy na nich z góry. Czas wyrównał szanse, aż w latach 90. za kadencji Andrzeja Strejlała to oni pokazali nam tyły. Dopiero wygrana 10-0 z San Marino za Benhakera przebiła natomiast lanie sprawione Norwegom. Brazylia-Polska 4-1. I 2-1 w czerwcu 1966 roku. Znowu Polska, znowu Pele. Miał ten wielki gracz szczęście do kontaktów z Polakami. W poprzedniej części wspominałem, że wraz z Santosem przyjechał do Polski, obejrzał też choćby mecz Legii z Wisłą, a w latach 60. już jako piłkarz ukształtowany, 26-letni, bóg futbolu zagrał przeciwko Lubańskiemu i spółce. Obok niego w tym meczu wystąpiły również inne legendy, między innymi Garincha czy Djalma Santos. Był to dla Canarinhos, ówczesnych mistrzów świata, praktycznie ostatni etap przygotowań przed mundialem w Anglii. Zaprosili nas do siebie, by lepiej otrzaskać się z europejskim stylem grania. Nie da się ukryć, duży splendor spadł wtedy na biało-czerwonych. Stanisław Oślizło wspominał tak rywalizację z Pele dla Gazety Krakowskiej. Parę główek udało mi się z nim wygrać. Zanim zacząłem grać w piłkę nożną do 18 roku życia, uprawiałem siatkówkę. Byłem więc bardzo skoczny. W dodatku nie faulowałem. Po jednym z wygranych przeze mnie pojedynków, Pele klepnął mnie w ramię i powiedział bueno, bueno, czyli dobrze, dobrze. To było bardzo sympatyczne z jego strony, dlatego zapamiętałem ten gest. Opowiadał Oślizło. Przegraliśmy oba mecze, zarówno w swoistym przeglądzie wojsk, gdzie Brazylijczycy sprawdzali zaplecze swojej kadry, jak i w próbie generalnej. Niemniej zaprezentowaliśmy się honorowo, a prasa brazylijska wyjątkowo doceniała Jana Liberdę, o którym pisano, że techniką i skutecznością dorównuje Canarinhos. To on strzelił obie bramki. Poprawił także w trzecim spotkaniu tego tournée z Argentyną. Sam wyjazd, możliwość gry na Marakanie, zobaczenie wówczas Brazylii, zostawiając Polskę lat 60., historyczna sprawa i wspomnienie na całe życie. Z drugiej strony żal, że na tę imprezę nie pojechaliśmy. Tuż przed angielskimi mistrzostwami byliśmy w gazie, graliśmy jak równy z równym z zespołami, które potem zachodziły naprawdę, naprawdę daleko na mundialu. Polska, Brazylia. 3-6, 1968 rok, mecz towarzyski. W czerwcu 68 roku Brazylia odbywała 3-tygodniowe tournée po świecie. Po drodze zajechała również do nas. Było to wydarzenie porównywalne wtedy z wizytą Rolling Stonesów w sali kongresowej. Stefan Szczepłek wspominał w Rzeczpospolitej, że zameldowani w hotelu Bristol Brazylijczycy nie mieli żadnej obstawy. Można było bez trudu zbierać autografy wśród piłkarzy, którzy za 2 lata sięgną po tytuł Mistrzów Świata w Meksyku. A do dziś w Brazylii trwa dyskusja, czy to nie była przypadkiem najlepsza kadra Canarinhos w historii mundiali.
Na meczu widoczna była nawet różnica w wyposażeniu. My, choć to była reprezentacja Polski, graliśmy w getrach z takiej wełny, że jak popadało, to noga, zgodnie z wspomnieniem Huberta Kostki, stawała się cięższa o kilogram. Buty kolarskie, z nabijanymi kołkami. Niby fajne, lekkie, ale jednak nie to, szczególnie jak zrobiły się trudniejsze warunki do gry. Zagraliśmy z Brazylią na stadionie dziesięciolecia. Pele nie było na boisku, przynajmniej w barwach Canarinhos. Dla biało-czerwonych zagrał bowiem wówczas Janusz Żmijewski, przezywany na Legii nie inaczej jak Pele. Żmijewski był wybitnym technikiem i driblerem, a jego bramka w tym meczu była podkreśleniem jego warsztatu. Slalom w polu karnym Brazylii. Oczywiście Canarinhos okazali się lepsi, ale wynik 3-6 był przede wszystkim reklamą futbolu. Stefan Szczepłek wspomina, że imponowała nawet rozgrzewka rezerwowych w przerwie, bo piłka nie spadała Brazylijczykom ani na sekundę. Cały czas trwał popis żonglerki. Był to zarazem ostatni mecz w reprezentacji w wykonaniu Jacka Gmocha, który wkrótce w meczu kadra PZPN Wybrańcy Ekspresu Wieczornego doznał kończącej karierę kontuzji. Polska, Holandia. 2-1 eliminacje Mistrzostw Świata rok 1969 rok. Przyjechał do Polski Johan Cruyff i to grać o konkretną stawkę. Holendrzy wraz z nami i Bułgarami walczyli o awans na mundial. Co więcej, musieli gonić, bo przegrali już w Sofii. Podobnie zresztą jak my. Zarówno dla nas, jak i dla Oranie był to więc mecz ostatniej szansy. Tylko wygrana pozwalała jeszcze marzyć o awansie. Henk Very w tym meczu był uosobieniem piłkarskiej przewrotności losu. To on strzelił bramkę, która wyprowadziła pomarańczowych na 1-0, który to wynik utrzymywał się do przerwy. To też zdjęcie jego zalanej łzami twarzy obiegło później prasę całej Holandii. Very w końcówce zmarnował 11 i Polska wygrała na Stadionie Śląskim 2-1 po bramkach Jarosika i Lubańskiego. Zwycięstwo bezsprzecznie wielkie, ale jest z nim tak jak z inną porażką Cruyffa w Polsce już za czasów Kazimierza Górskiego w innej dekadzie, gdy los kazał nam zagrać ze sobą w eliminacjach Euro. Wygraliśmy wtedy 4-1, ale zostaliśmy finalnie w domu. Tak samo w 1969 roku. Na mundial w 1970 pojechali najbardziej regularni Bułgarzy i to mimo tego, że w ostatniej kolejce ograliśmy ich 3-0. Nawet ten finisz eliminacji pokazywał jednak, że polska piłka powolutku, ale rośnie w siłę. Szkocja-Polska. 1-2, 1965 rok, eliminacje. Szkotów prowadził wtedy legendarny Jock Stein, który chwilę później wygra z Celticiem Puchar Europy, a dziś jego pomnik stoi przed Celtic Park. Na trybunach Hampden zasiadło 107 tysięcy widzów. Szkocja w Europie miała wówczas dużo większą renomę, czego dowodem choćby późniejsze sukcesy rzeczonego Celticu. U nich Dennis Law, gwiazda Manchesteru United, ze świeżo zdobytą złotą piłką dla najlepszego piłkarza Starego Kontynentu. U nas świeże wspomnienie o porażce z Finlandią, wtedy zupełnie nie liczącej się w europejskiej piłce. Trzeba tu oddać Jackowi Gmochowi, wspomnienia jego kariery piłkarskiej są niejednoznaczne. On przekonuje, że był jednym z najlepszych polskich piłkarzy tamtej dekady, ale nie brak tych, którzy tego zdania nie podzielają. Zbigniew Anczok w reportażu Przeglądu Sportowego wspominał jednak fragment przedmeczowego programu, w którym trener Szkotów za klucz do zwycięstwa uznawał poradzenie sobie z Gmochem. Szkoci szybko wyszli na prowadzenie. Wydawało się, że kolejne bramki to jest tylko kwestia czasu. Ale po czasie nerwowości to my postawiliśmy szlaban, a w końcówce Pol i debiutujący Sadek zaszokowali Szkotów. Triumf był tym bardziej zaskakujący, że Antoni Nieroba doznał kontuzji w 37 minucie, a ówczesne przepisy nie pozwalały na zmianę, więc do końca spotkania tylko statystował na murawie. Wygrana sensacyjnie przedłużała nasze szanse na mundial, ale Włosi rozwiali nasze wątpliwości w meczu, o którym już Wam wspominałem na początku. Szkoci również zostali w domu. Taki jednak Jerzy Sadek, jak sam wspominał w rozmowie z Super Expressem, po powrocie do Łodzi przez pewien czas wszystko i wszędzie miał za darmo. Anglia, Polska. 1-1, 1966 rok, mecz towarzyski. Remis 1-1 Polaków z Anglikami na wyjeździe? Brzmi znajomo, prawda? Wiadomo, wszystkim kojarzy się od razu z Wembley z 73. I dobrze się kojarzy, bo to w pewnym sensie kamień węgielny złotych lat polskiego futbolu. Niemniej już w 66 udało nam się wywieźć z Anglii remis. Graliśmy na Goodison Park, a było to pierwsze w historii spotkanie Polaków z Anglikami. Oni, jak zwykle uważający się za najlepszych na świecie, ale wtedy akurat słusznie, bo kilka miesięcy później sięgnęli po Mistrzostwo Świata, my tylko stukający do bram dużej piłki, wciąż mogący jedynie rozpamiętywać mecz z Brazylią z 38 roku. To miała być rzeź niewiniątek.
A tymczasem to synowie Albionu schodzili na przerwę, przegrywając po bramce Jerzego Sadka. Sadek tuż po meczu miał oferty prosto z First Division, dziś powiedzielibyśmy z Premier League. Chciał go z miejsca Everton, dawał ŁKS-owi astronomiczne na tamte czasy 100 tysięcy funtów. Niestety, jak to w PRL-u, zgodę na wyjazd Sadek dostał dopiero lata później, gdy wyjeżdżał już tylko dorobić sobie wsparcie Rotterdam. Gdyby puszczono go wtedy, kto wie, jaką karierę mógłby zrobić w Anglii. Oczywiście Anglicy przeważali, mieli swoje szanse, ale zanim do głosu doszedł Jan Tomaszewski, człowiekiem, który zatrzymał Anglię, okazał się być Marian Szeja. To on, wówczas golkiper Torezu Wałbrzych, rozegrał wspaniałe spotkanie i skapitulował finalnie. Tylko raz. 1961 rok. Mecz Polska-Związek Radziecki 1-0. Remis z Anglią w debiucie rywalizacji. Wielka sprawa. Ogranie Szkotów na ich terenie, prowadzonych przez legendarnego szkoleniowca i mających wówczas topową ekipę Starego Kontynentu? Całkiem w porządku. Pokonany Cruyff? Nie najgorzej. Ale to były lata 60. Wciąż nic nie mogło równać się z pokonaniem Związku Radzieckiego. Szczególnie, że w 1961 roku Związek Radziecki był aktualnym mistrzem Europy, zwycięzcą premierowej edycji. W składzie miał Lwa Jaszyna, który dwa lata później sięgnie po złotą piłkę. Poza nim w składzie był chociażby Walerii Łobanowski czy Valentin Ivanov. To w tym meczu reprezentacyjną karierę zaczynał Stanisław Oślizło, który od tej pory przez dekadę będzie stanowił centralną postać naszej defensywy. To w tym meczu debiutował również Kazimierz Polok, jeden z najniższych kadrowiczów w historii. Szybki skrzydłowy mierzył bowiem tylko 158 cm i był nie do upilnowania przez radzieckich defensorów. To właśnie Polok został sfaulowany w jednym z licznych rajdów, a Ernest Pol stanął oko w oko z Jaszynem. Stanisław Oślizło wspominał w rozmowie z Łączy nas piłka. Przypominam sobie, że gdy spojrzałem na tego kapitalnego bramkarza, który rozłożył ręce, zastanawiałem się, gdzie Ernest może zmieścić piłkę. Poradził sobie jednak z tym zadaniem bez zarzutu. Mecz, jak to z Sowietami, był bardzo ostry. Kraśnicki tak sfaulował naszego bramkarza Edwarda Szymkowiaka, że na murawie musiała pojawić się karetka pogotowia. Szymkowiak długo nie podnosił się z murawy, poszła wręcz wtedy plotka, że został na boisku zabity. Podniosły się wtedy antyradzieckie hasła z trybun, zaczęto też rzucać butelkami w kierunku Rosjan. Zażarte spotkanie zakończyło się jednobramkową wygraną Polski. Wymowne, że o meczu pisano bardzo zdawkowo, bo nie wypadało nadmiernie radować się z wygraną z bratnim Związkiem Radzieckim. Przynajmniej publicznie, a raczej oficjalnie. Bo nikt 70 tysiącom kibiców na stadionie dziesięciolecia nie bronił się cieszyć, ani wszystkim innym w kraju. Futbol nie pierwszy i nie ostatni raz opuszczał swoje zwyczajowe ramy.